Witamy w magazynie futbolowej Ligi 6 FL Weekend i zapraszamy do zostania z nami przez najbliższe minuty z Ligą D1. Wszędzie ciekawie, widzę D1 również ciekawie. No i tutaj Shipstead wyrasta na czarnego konia ostatnich tygodni. No, Shipstead rozdaje karty w walce o medale i tutaj w tym tygodniu pokonał Różowe Pantery. Przypomnijmy, że w poprzednim prawie ograł Heinekena, zabrał punkty, zremisował. Więc tutaj wygląda na to, że Shipstead w końcu sezonu złapał formę i teraz bez dziwień Salvator może się obawiać, bo jeszcze Shipstead ma w terminarzu właśnie tą drużynę, też walczącą o podium. No ostatnio te drużyny walczące o podium Shipstead sobie po prostu nie radzą. Więc Shipstead sprawił niespodziankę tygodnia, natomiast meczem tygodnia miał być mecz FC Po 40 ekipa Wino. No i spotkanie można powiedzieć, że rozczarowało za sprawą wysokiej dyspozycji FC Po 40. Tutaj żadnych dyskusji nie było. Ekipa Wino mistrzostwa nie zdobędzie i to mistrzostwo najprawdopodobniej trafi na 99,9%. Może być jeden z pierwszych mistrzów futbolowej Ligi 6. No tak, w przyszłym tygodniu może sobie zapewnić i tak. I C1 poświęcenia jest grozeń, tu też ale mogą. Tutaj jest bezpośredni mecz, więc... Natomiast no, tutaj jest taka przewaga, jeśli wygra grozeń, no to tam rzeczywiście może sobie już chyba... Natomiast tutaj na pewno jeśli... No FC Po 40 już jest o krok. No. Tak, no jest bardzo blisko. W tym tygodniu wyjaśniło się chyba, że to, że Heineken nie zdobędzie medalu, bo przegrał z Bezdziwień Salvador. Mega ważny mecz. Jeszcze utrzymuje się w czołówce, ale utrzymuje się chyba tylko dlatego, że ma po prostu więcej meczów rozegranych niż reszta stawki. Różowe Pantery mają o 2 mecze mniej rozegrane między innymi. Bezdziwień Salvador i UBS są na podium. Te zespoły, które wiele, wiele sezonów budowały, można powiedzieć, formy, budowały drużynę, która będzie w stanie walczyć o najwyższe lokaty, no to teraz się tej drużyny właśnie doczekały. Nie zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnych tygodniach. A szkoda, że ten mecz pomiędzy Bezdziwień Salvator i UBS-em nie jest w tym momencie, bo tak, no, to jest taki klasyk, że tu naprawdę dużo by się działo. Ale kto by przypuszczał przed sezonem? Rzeczywiście wielkie wydarzenie. UBS w tym tygodniu z samą obroną wygrał pewnie bez większych problemów. Natomiast trzeba odnotować zwycięstwo Leroy Merlin nad Helladą, a więc drugie zwycięstwo z rzędu graczy z Bonarki. Cinema City pokonała FCT i no, też jest to drugie zwycięstwo, więc... To FCT zespoły, dalej bez zwycięstwa. Tak, FCT ciągle bez wygranej i no, może być ciężko o tą wygraną, bo nas mimo, że z ekipą Wino, a także jeszcze potem Osteoporoza, która w tym tygodniu pokonała frytki belgijskie, więc ciężko przypuszczać, by FCT jednak no, w tych dwóch meczach gdzieś zwyciężyło. Więc może się okazać, że sezon skończy bez zwycięstwa. No i w przyszłym tygodniu Różowe Pantery grają z Bezdziwień Salvator i kolejny mecz klucz, jeśli chodzi o kwestię wywalczenia medali i awansu do Ligi C. No i jeszcze jest Heineken UBS. Natomiast to tak jak mówiłem, Heineken raczej nawet jeśli wygra z UBS-em, to będzie miał bardzo ciężko, tak, bo tylko ciągle będzie miał więcej meczów. Jak pamiętasz, w zeszłym tygodniu Janusz powiedział, że co jak co, ale z UBS-em to takie derby korporacyjne muszą wygrać. Tak, więc nawet tutaj... może mogą chcieć wygrać po to, żeby skomplikować UBS-owi dokładnie sytuację i no, wrócił też Łuczak, więc no, szalenie ciekawe może spotkanie. Może być ciekawie, aczkolwiek forma Heinekena nie napawa optymizmem i zdecydowanym faworytem tego spotkania jest UBS. Zdecydowanie trudniej wskazać faworyta w tym drugim meczu między Różowymi Panterami i Bezdziwień, choć Różowe Pantery przegrały w tym tygodniu z Shipstead, no i może się okazać, że ta forma jest tak pod znakiem zapytania z tego dyspozycji, choć może to jest po prostu to, że Shipstead zaczął grać zdecydowanie lepiej niż na początku sezonu. Wiemy, że nowe drużyny często tak mają, że nagle gdzieś w którymś momencie zaskakują i same nie wiedzą dlaczego. Zaczynają te punkty gromadzić regularnie. Jeśli by Shipstead jeszcze pokonał w końcu sezonu Bezdziwień, no to naprawdę pogromcy faworytów. Zobaczmy w takim razie na szóstkę tygodnia. To wszystko z Ligi D1, do zobaczenia za tydzień.